Chcemy Panu Bogu podziękować za to, że mamy jedzenie. Stowarzyszenie Manhattan Podłęże już po raz trzeci zorganizowało dożynki. Na wszystkich mieszkańców czekały liczne atrakcje, a czas umilały m.in. jaworznickie zespoły śpiewacze, które od lat angażują się we wszelkie wydarzenia w mieście. Bo my Cię dajemy w te ojcowe ręce. To śpiewamy, co lubimy. Przygotowałyśmy się do takiego obchodu dożynkowego. Pieśni śpiewamy dożynkowe. Dożynka dożynkowe to są wyjątkowo na wsi. A my tą tradycję podtrzymujemy w Jaworznie, chociaż jest mało rolnictwa, ale niestety bawimy się razem z rolnikami. No to jest podtrzymanie tradycji naszych ojców, co uprawiali pole tu na terenie Szczakowy. Obchody dożynek rozpoczęto od poświęcenia plonów. Nie zabrakło smacznego poczęstunku. Każdy z uczestników dożynek mógł spróbować świeżego chleba, przygotowanego przez piekarnię Stanisława Bigaja. Chlebek był z mojej piekarni. Oczywiście widziałem, że nie wszyscy sobie radzili z tym krojeniem. I dlatego część postarałem się ja już pokroić. No, bez chwalenia się sprawą po prostu pokroiłem. Na zewnątrz z kolei czekały stare narzędzia do przygotowywania chleba. Z chęcią korzystały z nich dzieci, które przyznały, że była to ciężka praca. Można poznać, czego się używało dawniej. I na przykład można też pocierpieć tak, jak oni cierpieli wtedy, żeby cokolwiek zrobić. To jest trudna praca, bo widzę, wy już tutaj próbowaliście. Jak to jest? Ciężko? Jest męczące. Przynoszę wszystko, co mam na podwórku. A mam sporo tych rzeczy, bo wnet by niewielki skansen z tego zrobił. Jest między innymi sieczkarnia do cięcia sieczki, jest... Żarna są do mielenia zboża na mąkę, jest mała szatkownica do kapusty i wiele, wiele innych naczyń już w zasadzie teraz nieużywanych, a które jeszcze świetnie się trzymają. Obecne były także owieczki, te szczególnie przypadły do gustu najmłodszym. Jaki był ten rok dla handlowców ze Stowarzyszenia Manhattan Podłęże? O tym mówi prezes Stowarzyszenia Andrzej Kościański. Okoliczności nam nie sprzyjają jako handlowcom, dlatego że mamy bardzo silną konkurencję, ale staramy się poprzez takie organizowanie takich imprez przyciągnąć klientów, związać ich w sposób taki, żeby poczuli, że jest tutaj, coś się dzieje. Sklepy inne nie robią takich imprez, takich, nie wiążą się tak z klientami w ten sposób jak my. To jest nasza metoda i myślę, że ona małymi krokami skutkuje, że klient odwiedza nas częściej i jest zadowolony, że tutaj przychodzi, bo nie tylko spotyka towary, które swoje chce zakupić, ale również i część jakiejś kultury, część jakiejś tradycji. I jest tu nawet całkiem przyjemnie i wesoło. Uroczyste obchody dożynek w mieście rozpoczną się jutro o godzinie 15 o tym mszy świętej w kolegiacie świętego Wojciecha i świętej Katarzyny w centrum miasta. Stronie!